Motyw przemiany bohatera. Tak brzmi jedno z pytań na maturze ustnej z języka polskiego. Człowiek zmienia się przez całe swoje życie. Zmiany te mogą powodować, że staje się lepszy lub gorszy. Ważną rolę w panu Tadeuszu Mickiewicza odgrywa Jacek Soplica. To szlachcic Sarmata, dumny, waleczny, porywczy i impulsywny młodzieniec. Przechodzi przemianę pod wpływem popełnionego morderstwa. Po zabiciu w afekcie stolnika Choreszki postanawia opuścić Litwę i odpokutować swoje winy. Przyjmuje habit bernardyński i imię Robak, aby wcześniejszą pychę zastąpić pokorą i uniżeniem. Przyjmuje również rolę emisariusza, powracając w ojczyste strony i przygotowując na Litwie grunt pod powstanie w czasie przemarszu wojsk Napoleona zdążających na Moskwę. Pierwotną pychę, egoizm i porywczość porzuca na rzecz pokory, poświęcenia, opanowania i patriotyzmu. Pełne opracowania wszystkich pytań jawnych wraz z kontekstami znajdziesz na naszej stronie maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się!